Witaj, to jest automatyczny podcast, czyli pouczające rozmowy o automatyce przemysłowej. Ja nazywam się Kamil Jastrzębski, na co dzień właściciel JK Automation, firmy, która poprzez świadczenie specjalistycznych usług integracji systemów sterowania, w szczególności SIMATIC PCS7, pomaga w projektowaniu, programowaniu i uruchomieniu systemu sterowania i wizualizacji lub jak wolisz automatyki. Podcast kieruję do osób zainteresowanych automatyką przemysłową. Nieważne, czy jesteś integratorem, automatykiem, elektrykiem, pracownikiem utrzymania ruchu, handlowcem, czy dopiero się uczysz, na pewno znajdziesz coś dla siebie, bo dzielę się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na wielu projektach i uruchomieniach, abyś nie musiał popełniać moich błędów. Mądry człowiek uczy się na własnych błędach, a sprytny na cudzych. Mam teraz do Ciebie bardzo ważną prośbę. Zrób pauzę i zasubskrybuj ten podcast w aplikacji, z której korzystasz. Zostaw komentarz i daj kciuka w górę. Bardzo dużo osób słucha, ale tylko niewielu odwdzięcza się w ten sposób. W każdym bądź razie z góry serdecznie Ci dziękuję. Wejdź na stronę www.diagnostyka-profibus.pl, aby zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą diagnostyki sieci przemysłowych. Znajdziesz tam również informacje dotyczące działania sieci Profibus i Profinet oraz sposoby diagnostyki i naprawy błędów. Na innej stronie www.jkautomation.pl znajdziesz tematykę dotyczącą systemów sterowania i wizualizacji oraz naszą ofertę. Cześć Mariusz! Cześć Kamil! Witaj w 37 w sumie urodzinowym odcinku automatycznego podcastu, bo to już obchodzimy 3 lata. W tym czasie ponad 30 odcinków wyszło, a blisko 30 tysięcy, 34, nawet z YouTube'em to mamy ponad 45 tysięcy odtworzeń, także myślę, że trochę tej wiedzy zostało opowiedzianej, wysłuchanej, a i myślę, że wielu ludziom trochę ułatwiliśmy życie. Znam przykłady osób, które dzięki nam trochę zmieniły swoją karierę. Także myślę, że jest okej. Mariuszu, zaprosiłem Cię do tego odcinka po to, aby porozmawiać trochę o utrzymaniu ruchu i pracy w utrzymaniu ruchu, bo o ile dobrze kojarzę, to Ty pracujesz w takim dziale, tak? Tak, dokładnie. Na początek chciałbym bardzo Ci podziękować za możliwość spotkania się tutaj na czacie. Tak, dokładnie, tak jak powiedziałeś, od ponad 2 lat pracuję w utrzymaniu ruchu. Z wykształcenia jestem technikiem elektronikiem, no i dodatkowo jeszcze studiuję zaocznie na Politechnice w Częstochowie. Technik elektronik, czyli ten zawód masz zrobiony, ale studiujesz dalej. Tak, dokładnie. Jeszcze staram się jakkolwiek rozwijać. Rozumiem, bo ja też nie ukrywam, jestem technik elektronik, tylko powiem Ci, że już jeśli chodzi o układy elektroniczne, to niespecjalnie potrafiłbym sobie poradzić z diagnostyką. Znaczy, wbiegły w tym nie jestem, bo tego człowiek dawno nie robił, ale myślę, że jeszcze wiedziałbym, jak tranzystor działa albo złącze PN, także myślę, że to jest w sumie ważne, bo ta automatyka no w sumie no opiera się dzisiaj na elektronice i warto znać te podstawy i warto coś o tym wiedzieć. Prawie się przedstawiłeś, Mariusz, jakbyś jeszcze coś mógł o sobie opowiedzieć. Gdzie pracujesz, co robisz, jakie są Twoje obowiązki? To może po kolei. Dobrze. Pracuję w firmie Na co dzień pracuję w firmie zajmującej się farmacją. Pracuję w centrum dystrybucyjnym leków. Można powiedzieć, że to jest taki mały Amazon, tylko właśnie z lekami. Na co dzień jestem tam specjalistą do spraw automatyki magazynowej. Zajmujemy się tam utrzymaniem ruchu. Jeżeli chodzi o moje obowiązki, to od czego tu zacząć? Jest ich na pewno bardzo dużo. Wiadomo, no każde utrzymanie ruchu ma swoją specyfikację. Każdy zakład jest trochę inny. Ale większość moich podstawą jest utrzymanie parku technologicznego w ruchu. I to jest całe clue, jeżeli chodzi o moją pracę. Aczkolwiek zajmuję się wieloma różnymi rzeczami, na przykład
Dokonujemy różnych remontów, diagnostyka, wykonujemy naprawy mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne. Okej, a mogę ci przerwać? Powiedz mi, czy twoje stanowisko obejmuje ten cały zakres, czy wy jesteście, powiedzmy, podzieleni, tak? Że są osoby odpowiedzialne za elektrykę, inne za stricte automatykę, inne za mechanikę, czy wy musicie tutaj kompleksowo, że tak powiem, znać się na wszystkim? Akurat my mamy taki zakład, że zespół zajmuje się wszystkim. Mhm. Także i od strony mechanicznej, elektrycznej. Jedyne, czym się nie do końca zajmujemy, to jest kwestie programistyczne. Mamy do tego wyznaczoną jedną osobę, która jest na etacie i w razie potrzeby ona się tym zajmuje. Jeżeli chodzi o nas, zespół, zajmujemy się właściwie wszystkim. Prawdopodobnie, jeżeli byłaby opcja, to nawet gdzieś tam chcieliby, żebyśmy klamki wymieniali w łazience. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze pociągnąć ten temat, bo są rzeczywiście miejsca, gdzie trzeba znać wszystko, ale ja z autopsji wiem, że jeżeli jest taki zespół, ilu u was pracuje w waszym zespole tego utrzymania ruchu? 10 osób. 10 osób. No to moje doświadczenie podpowiada mi, że są osoby, które mają różną specjalizację, tak? Czyli niech 3 osoby będą, które rzeczywiście znają i ogarniają automatykę, 3 bardziej elektryczne, choć elektryk i automatyk to są bliskie działy, więc tutaj można to podzielić, czy nawet objąć jedną klamrą. Natomiast te sprawy mechaniczne, pneumatyczka, hydraulika i takie sprawy stricte mechaniczne, to już są osoby, które się bardziej tym zajmują. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, są osoby, które są pewniejsze w jednych rzeczach, niektórzy w programowaniu, niektórzy w elektryce, aczkolwiek na zmianie wiadomo, nie zawsze jest tak, że jest dana osoba, która się w tym specjalizuje, także często jest po prostu tak, że niestety, ale musimy umieć wszystko, żeby zapewnić ciągłość pracy instalacji. No bo wiesz, bo czasami to jest tak, że byle na trytytkach dojechało do następnej zmiany, a przyjdzie kolega, który się na tym zna i naprawi, tak? Wiesz, no tak jak powiedziałeś, czasami sytuacja tego wymaga, że nie możemy sobie pozwolić na przestój i byle do rana dojechało, a co będzie dalej, to będziemy się martwić rano, byle była przerwa. Jasne. Dobrze, a powiedz mi, bo powiedziałeś, że to jest takie bardziej centrum logistyczne, coś a la Amazon, bo i ja w Amazonie byłem i ja byłem w Zalando, bo w Zalando też w Polsce ma takie centra dystrybucyjne i mój obrazek taki, który mam w głowie, to wygląda w ten sposób, że no są oczywiście takie miejsca, gdzie są przechowywane te produkty, bo w takim Amazonie czy tam w takim Zalando to tam jest wszystko. To nie tylko są jakieś takie malutkie pakunki, jak sobie wyobrażam, lekarstwa, albo nawet spakowane w większe paczki, ale tam różne rzeczy są i tam chodzą pracownicy, kolekcjonują czy zbierają to do tych swoich wózeczków, później to wysyłają na taśmociągi i już tam ten system skanerów i tak dalej do odpowiednich miejsc, do odpowiednich slotów, powiedzmy, gdzie są przygotowane wysyłki, to dostarcza. Jak to u was wygląda? Wiesz co, u nas proces jest bardzo podobny. Całe sterowanie jest oparte właśnie na kodach kreskowych, tylko że u nas jest po prostu dany pojemnik, który jest odpowiedniej wielkości, żeby pomieścić odpowiednią ilość lekarstw. Także proces technologiczny polega na przetransportowaniu poprzez systemy przenośników w odpowiednie miejsce danego pojemnika. Dodatkowo też mamy takie sekcje z automatycznym zasypem, gdzie wcześniej jest skanowany pojemnik i na taśmę są wyrzucane leki, a następnie zasypywane do tego pojemnika. I mamy właśnie cały system skanerów, kodów kreskowych i odpowiednie zwrotnice, które przekierują taki pojemnik na daną sekcję. Także taki pojemnik może objechać całe centrum nawet kilka razy, spakować co potrzebne, zjechać na odpowiednią sekcję, pracownik wrzuci, następnie taki pojemnik jest kontrolowany, jest potem sekcja, gdzie jest to deklowane, oklejane etykietą, na koniec zjeżdża oczywiście do automatycznej owijarki, gdzie jest to wszystko mocno zamykane, no i już na koniec leci na spedycję, gdzie są na odpowiednie rampy rzucane takie pojemniki,
pobierane przez pracowników na palety. No i taka paleta wyjeżdża do aptek, do kolejnych centrum przeładunkowych, w zależności co akurat tam wyjeżdża. Dobrze, słuchaj. A czy byłbyś w stanie opisać taki jeden konkretny dzień, jak wygląda? Powiedzmy, przychodzę rano, mam jakieś tam obowiązki, coś tam robię, jakaś awaria się zdarza, bo to powiem ci, nie wszyscy nasi słuchacze pracowali lub będą pracować w utrzymaniu ruchu, a utrzymaniu ruchowi nierówne. Więc tak jak mógłbyś powiedzieć, ja rozumiem, że na nocnej zmianie to się przychodzi, co trzeba, to się zrobi, później się włącza Netflixa i sprawdza, czy jeszcze jest jakiś serial, którego nie widziałem. Ale na przykład na pierwszej zmianie najwięcej się dzieje, zdaje się. Tak, oczywiście na pierwszej zmianie zawsze jest największa załoga, ponieważ mamy wtedy od 6 gdzieś do okolic 9 przerwę technologiczną i w tym momencie wchodzimy my z narzędziami i serwisujemy linię. Czyli macie taką przerwę, nie tak, że to non-stop leci, czyli to troszeczkę inna specyfika niż w takim Amazonie, gdzie tam wszystko non-stop musi w miarę pracować. Tak, na szczęście jak najbardziej możemy sobie pozwolić na taką przerwę i właściwie dzięki temu to wszystko funkcjonuje, ponieważ tak to leci, tam naprawdę kupa zamówień, jak wiadomo, użyskowania bardzo szybko się zużywają, napędy się zużywają, wszystko się wyciera i tak naprawdę instalacja jest naprawdę duża i roboty dosyć jest sporo. Aha, czyli macie taką, powiedzmy, dzień zaczynacie od takiej prewencji, tak? A powiedz mi, czy wy macie taki plan prewencyjny ustawiony, tak? Że są urządzenia, które muszą zostać przejrzane, czy przesmarowane, czy jeszcze inne usterki znalezione, co jakiś okresy czasu macie do tego jakiś odpowiedni system? Oczywiście tak, jest to wszystko usystematyzowane, mamy podzieloną całą instalację na layouty i mamy harmonogram przeglądów, lecimy zgodnie z harmonogramem po kolei. No oczywiście dodatkowo jest taka prewencja jak na zmianach, to co wyjdzie, to co usłyszymy, to coś się zepsuje, to wtedy pomijamy harmonogram i robimy na bieżąco to, co akurat wymaga, a jeżeli akurat nie ma żadnej awarii, to lecimy z harmonogramem i od A do Z przeglądamy dany odcinek pod każdym właściwie kątem. Słuchaj, a przypominasz sobie jakąś najtrudniejszą awarię, czy taką sprawę związaną na przykład z utrzymaniem ruchu, czy tutaj z kwestiami technicznymi, albo inaczej, na jakieś twoje najtrudniejsze wyzwanie, jakie przytrafiło ci się podczas przygody z utrzymaniem ruchu? Wiesz co, tak sięgając pamięcią, to nie przypominam sobie, żeby było coś takiego, wiesz, naprawdę konkretnego, że stanie cała instalacja i amen, aczkolwiek zawsze jak rozmawiam gdzieś ze znajomymi, pytają, czym się zajmuję, żebym coś im opowiedział, to czasami przychodzą mi takie dwie ciekawe historie właściwie do głowy. Mianowicie jedna, to pamiętam, dosyć śmieszna, nie było to tam nie wiadomo co, mianowicie na wizualizacji co jakiś czas migał błąd komunikacji. Wiadomo, wszystko jechało, nic się za bardzo nie działo, po prostu co jakiś czas mignął błąd i do widzenia. I akurat tak było, że niestety nie mieliśmy schematu, więc po kabelku od switcha przeszedłem pół magazynu po kabelku i co się okazało, że z wyspy obsunął się kabel etherkatowy i wpadł pod mostek technologiczny. I wyszło tak, że po prostu tak niefortunnie wsunął się pod płaskownik, że jak ktoś stanął na mostku technologicznym, kabel się przyginał, osoba schodziła, wracało wszystko do formy i tak samo błąd znikał z wizualizacji, także to była taka dosyć zabawna historia. A druga, to mieliśmy akurat nowo zatrudnionego pracownika, swoją drogą absolwenta Politechniki z już dłuższym doświadczeniem i po prostu urwał nam się silnik. To było takie rozwiązanie napędzające pas napędzający rolki przenośnika. I to było zrealizowane na zasadzie koła pasowego napędzającego pas,
Koło pasowe było na wale, wał oczywiście wchodził w przekładnię do silnika. I to wisiało wszystko na wale, było tylko oparte o ramię reakcyjne wchodzące z przekładni. I to ramię reakcyjne się zerwało, silnik zrobił na wale dwa obroty wokół własnej osi i się urwał przewód zasilający. I akurat na zmianie pod ręką drugi kolega, który był, nie miał wago dwupolowego, tylko miał wago czteropolowe i dał właśnie temu koledze nowemu cztery sztuki wago czteropolowego. Co się okazało, po 5 minutach przywraca ten kolega i oddaje mu trzy wago, to czteropolowe i mówi, że jedna kostka wystarczyła. No, co się okazało, pod jedną kostkę zapiął wszystkie fazy razem z przewodem ochronnym i dobrze, że akurat był kolega szybko zareagował, poleciał, porozpinał, bo no, nie zdążyli włączyć. Tak, nie zdążyli włączyć na szczęście. No. Zabawna historia. Zabawna historia no i takie też się zdarzają. Całe szczęście, że skończyło się tylko na śmiechu. No, myślę, że jakieś tragedii wielkiej by nie było. Po prostu zabezpieczenie zadziałało, miejmy nadzieję. No, nie? Dokładnie. Nie zadziałało jak najbardziej. Także, no ciekawe. Ja powiem ci, że pochwalę się, co ja robiłem w piątek. Bo w piątek wyobraź sobie, że podłączałem drukarkę sieciową do systemu drukowania raportów. Powiem ci, że tak się nam męczyłem z tym zadaniem, ale później śmiałem się, że jestem jak typowy informatyk, czyli podłączam drukarki i zajmuję się siecią. Natomiast no już wcześniej na tym, na łamach tego podcastu mówiłem, że często automatyków, takich właśnie, którzy zajmują się programowaniem, integracją systemów sterowania, nazywa się informatykami, a my się śmiejemy, że informatycy to ci, co raczej no, podłączają drukarki, zajmują się takimi sprawami właśnie związanymi z utrzymaniem takiej infrastruktury biurowej, nie? Bo programista, informatyk to też kto inny. Ale tak, dobrze. Ale chciałbym nawiązać, słuchaj, do tego, do tej twojej pierwszej historii, gdzie tam ten mostek dotykał, ta konstrukcja się ruszała i zrywało komunikację po tym eterkacie. To ja znam podobną historię, co prawda nie z autopsji, ale zasłyszaną od mojego kolegi, gdzie właśnie błędy związane z Profibusem powodowane były, kabel przechodził przez próg przejazdowy, po którym przejeżdżał wózek widłowy. No i zawsze błędy pojawiały się wtedy, kiedy wózek widłowy przejeżdżał albo coś ciężkiego przejeżdżało przez ten próg, bo tam on się gdzieś tam poruszał, były, no i wtedy były błędy. Ale to czasami zwróć uwagę, że to są problemy zupełnie niezwiązane z infrastrukturą, że tak powiem, tak? Bo to ani żadne urządzenie, ani switch żaden, tylko właśnie gdzieś taka konstrukcja. Także ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że bo jeżdżę i wykonuję diagnostykę sieci, może nie EtherCAT, bo to nie moja materia, ale Profinet, Profibus. No i jednym z punktów jest właśnie taka inspekcja wizualna sieci. Wtedy oglądamy, gdzie ta sieć, gdzie te przewody idą, jak są położone. No właśnie, żeby wyłapać takie sytuacje, gdzie po prostu taka awaria mechaniczna może być problemem tego błędu. Dobrze, Mariuszu, słuchaj, najtrudniejszą awarię czy wyzwanie mamy za sobą. Powiedz mi, co daje praca w utrzymaniu ruchu? Czego można się w niej nauczyć? Bo jeżeli ja miałbym sugerować młodemu adeptowi automatyki czy osobie, która chciałaby w tej branży odnieść sukces, to ja bym ją wysłał właśnie na utrzymanie ruchu, aby tutaj no, zapoznała się z tym wszystkim, jak to wygląda, mogła dotknąć tego właśnie narzędzia, wziąć w ręce i pobrudzić się trochę, poczołgać się po tych maszynach, obrudzić się tym olejem i tak dalej. Powiedz mi, jak ty to widzisz? Wiesz co, to jest naprawdę temat rzeka, wydaje mi się. Szczerze, tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że na start nie ma lepszej drogi niż właśnie utrzymanie ruchu. Najlepiej, jeżeli taka młoda osoba trafi na jeszcze wysoko zautomatyzowany zakład i będzie miała naprawdę dobrych, fajnych kolegów, którzy przekażą wiedzę i ta osoba będzie mogła się wykazać. Wydaje mi się, że naprawdę ciężko zdobyć lepsze doświadczenie niż na utrzymaniu, tak jak powiedziałeś. Wszystko jest od podszewki, można powiedzieć, że
taka młody absolwent wykształca bardzo dobrą kulturę techniczną na takim zakładzie. Te narzędzia, warsztat, wszystkie sprawy. Często właśnie śmieszne awarie, ale potem w przypadku na przykład integracji systemów, taka osoba wie, jak czujnik przestawić, jak wpiąć się w szafę, jak przemierzyć. Tak jak przemierzyć, powiedziałem, na przykład dużo absolwentów nie wie, jak skorzystać z miernika. I utrzymanie ruchu pozwala liznąć temat, może nie zaznajomić się bardzo dobrze, ale na pewno spróbować różnych części automatyki, zobaczyć, co jest fajne, co nie jest fajne, co bardziej leży, co mniej leży, spróbować się na wielu frontach. I wydaje mi się, że nie ma lepszej drogi niż utrzymanie ruchu na start. No, ja się z tym zgadzam. Ja nawet powiem i już chciałem podnosić rękę, kiedy mówiłeś, że tu się można nauczyć mierzyć i tak dalej. Ja pamiętam, jak już po ukończeniu studiów i pracowałem w pierwszej pracy, pojechaliśmy już na obiekt i dla mnie rzeczą trudną było, powiem ci, zmierzyć prąd przy przetwornikach, tak? Oczywiście, no, ja wiedziałem, jak mierzyć prąd i napięcie, tak, że jak włączyć ten miernik w obwód, ale jak widzę taką szafę, ja ją otwieram, no to jak ja mam się odnaleźć? I to był, powiem ci, że duży problem. Ja byłem po studiach i jestem absolwentem studiów generalnie elektronicznych, także my takich rzeczy nie mieliśmy. No i dlatego później, gdy już pracowałem w utrzymaniu ruchu, co prawda trochę w innej roli, ale tam rzeczywiście wtedy człowiek mógł się więcej nauczyć, bo automatyka dzisiaj to ma wiele płaszczyzn i myślę, że warto z każdej z nich coś liznąć. Czyli tak, też potwierdzasz, że warto wystartować i zacząć pracować w utrzymaniu ruchu. A powiedz mi, jak długo? Aha, przy okazji, słuchaj, pozdrawiam oczywiście twoich kolegów z działu. Również pozdrawiam wszystkich. Myślę, że ci, co wiedzą, to będą wiedzieć i do nich dotrze. A ten start mamy za sobą, a powiedz mi, jak długo już pracujesz w tym dziale, bo ty jesteś dość zazdroszczę młodą osobą i już kawałek czasu pracujesz, już spore doświadczenie masz. Tak, już ponad 2 lata, a jak powiedziałeś, no mam dopiero 22 lata. A ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że jesteś młodą, ale i zazdroszczę. No, ale wracając do tematu. Tak, już mam ponad 2 lata za sobą. Cały czas gdzieś tam staram się rozwijać. No i tyle. No właśnie, odnośnie rozwijania, to widziałem na twoim profilu, że niedawno zrobiłeś kurs na zaprzyjaźnionym portalu i automatyka C Electricala. Wiem, że też zrobiłeś, a to już jakiś czas temu było, kurs obsługi i programowania robotów Jaskawa Motoman. Czy to był tylko kurs obsługi? Bo nie do końca. Wiesz co, to był kurs obsługi podstawowy. Podstawowy. Robotów. Dobrze, to ten temat zostawimy sobie na później albo zupełnie na inny odcinek, bo chciałbym też o tym porozmawiać. Proces produkcyjny w sumie w takim zakładzie mamy już za sobą. Natomiast chciałbym cię jeszcze zapytać, z jakimi technologiami masz do czynienia, bo tam jest dużo taśmociągów. Wspomniałeś, że macie EtherCAT-a. Domyślam się, że macie tam jak EtherCAT to i Beckhoff. No i serwomechanizmy na pewno, tak? Tak, no aczkolwiek nie jest to jakaś tam wielka, skomplikowana automatyka. W skrócie mamy sterowanie na sterowniku Siemensa S7400 i to jest podstawa. Dodatkowo mamy porobione wyspy i łączymy się właśnie, na wyspach mamy Beckhoffa. Posiadamy jakieś tam 2 falowniki, które obsługują dwa większe silniki. To są jeszcze jakieś stare serie z telemechanikę. Dodatkowo posiadamy 2
deklownicach, dwa serwonapędy z Synamix. No i przede wszystkim kupa skanerów kodów kreskowych z Data Logica. I to jest taka podstawa. No oczywiście jest safety na przekaźnikach bezpieczeństwa, Spilza, estopy co parę metrów i w niektórych miejscach na krańcówkach wszystko jest to spięte. Mówisz systemy safety i powiedziałeś, że to jest na systemach zewnętrznych. Nie jest to safety integrated z wykorzystaniem sterowników, tylko macie osobne systemy, tak? Osobne. Tak, tak. Powiedzmy, sterowanie tutaj automatyką jest zrobione na standardowym sterowniku, natomiast safety na dedykowanych, sterownik na safety też jest dedykowany, ale po prostu na przekaźnikach. Tak, tak. Tak jak klasycznie to jest zrobione na przekaźnikach safety. No dobrze, no myślę, że... A powiedz mi, jakie plany na pracę? Odnośnie? Odnośnie no, aktualnej sytuacji. Jak długo planujesz tam zostać? W którym kierunku chciałbyś się rozwijać? Czy chcesz studia najpierw skończyć? To jest ciężkie pytanie, wiesz. Myślę, że to niezależnie od wieku każdej osoby, co mniej więcej co tak 2 lata zmienia się plan na życie, odkrywa się nowe rzeczy, powstaje fascynacja innymi, stare odchodzą do lamusa, tak jak na przykład patrzę na swoje gdzieś tam zapiski sprzed 2 lat, jak zaczynałem pracę w tej firmie, zapisałem sobie, czego chcę się nauczyć w tej firmie i powiem ci szczerze, że to z czasem trochę się rozjechało. Część jak najbardziej nauczyłem się, a część gdzieś tam zanikła. Aczkolwiek moje plany na rozwój, skończyć studia, póki co w firmie jest dobrze. Dobrze, mamy bardzo fajny zespół zgrany, bardzo fajną atmosferę. A w przyszłości, szczerze jeszcze nie wiem, najbardziej, najchętniej mała firma gdzieś, żeby uniknąć, wiadomo, są jednak minusy pracy automatyka, praca zmianowa, delegacje, człowiek chciałby czasami gdzieś tam, akurat jeszcze jestem młody, nie mam rodziny, aczkolwiek już nawet jak jadę gdzieś do innego oddziału naszej firmy w delegację, to partnerka już gdzieś tam narzeka. No wiadomo, no, z tym się wiąże ta robota, ale właśnie dlatego najchętniej jakaś mała firma, gdzieś serwis na Śląsku, lokalnie, tak, żeby można było wieczorem wrócić do domu. A powiedz mi, bo pracujecie na 3 zmiany, to jest od poniedziałku do piątku, czy to jest codziennie, sobota, niedziela? Nie, chyba aptek mniej jest w weekend, chyba są tylko całodobowe, chyba nie musicie. Powiedz, jak to wygląda. Wiesz co, produkcja kończy się w sobotę rano o 6 i przerwa trwa do 10 w niedzielę. Wieczorem? Tak, do 10 rano. Do 10 rano. Aha, czyli w niedzielę? Czyli to... No. Także właściwie przerwa jest bardzo krótka. Ewentualnie ostatnio przenosiliśmy kawałek instalacji, ponieważ mamy aktualnie rozbudowę w firmie i zaliczyliśmy taką naprawdę konkretną zmianę 18-godzinną, ponieważ no, trzeba było zrobić. No, zaczęliśmy w sobotę zaraz, jak się produkcja skończyła o 6 rano. Liczyliśmy, że będzie trochę krócej, a no, praktycznie przed północą wychodziliśmy z zakładu. Także no, musiało w niedzielę. Po 18 godzinach to już naprawdę jest ciężko. No wiadomo, ale najważniejsze, że wszystko zadziałało i... Zadziałało, super. Mariuszu, bo ja bym chciał jeszcze jeden temat tak króciutko pociągnąć, bo swego czasu byłeś właśnie na tym szkoleniu we Wrocławiu, o ile dobrze kojarzę. Tak, w firmie Jaskawa. W siedzibie, moje rodzinne miasto. Byłeś w siedzibie, a w którym miejscu to jest? Kojarzysz ulicę? Bo ja nie zdążyłem. Co teraz dokładnie nie pamiętam, tam jest park naukowy we Wrocławiu. Jeżeli dobrze, jeżeli nie pomyliłem.
No, to ale ulicy, o ulicy dokładnie, dokładnie nie pamiętam, aczkolwiek ta siedziba już chyba tam z 5 lat jest. No nie, już długo w Wrocławiu nie mieszkam, także nie do końca jestem na bieżąco, co, gdzie i jak, ale we Wrocławiu. Dobrze, czyli firma Jaskawa, roboty Motoman. I powiedz, jak wyglądało to? Czy to było szkolenie dwudniowe, tak? Tak, akurat zamknęliśmy się w dwóch dniach. Normalnie Jaskawa prowadzi je w formie trzydniowej. Aha, czyli ambitnych ludzi znaleźli i stwierdzili, że z trzech zrobią dwa. Tak, tak. Dlatego najprawdopodobniej musieliśmy trochę przyspieszyć w pewnych momentach. No, ale ogólnie bardzo pozytywnie odebrałem szkolenie. Przede wszystkim część praktyczna to było większość naszego szkolenia. No to myślałem się. Teorii na szczęście było zbędne minimum i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu spędziliśmy przy robotach. Tamta właśnie siedziba jest bardzo fajnie doposażona. Jeżeli dobrze pamiętam, są tam trzy roboty i chyba dwa koboty. Dodatkowo te roboty są doposażone w tor jezdny i pozycjoner jeszcze obracający się w jednej osi. Tor jezdny to po prostu takie szyny, na których on może. Tak. W jednej osi lewo-prawo jeździ. Czyli tak sobie wyobrażając, może przejechać z jednego stanowiska, powiedzmy, do drugiego gniazda jakiegoś tam obróbczego. Dokładnie. W ten sposób, tak? Okej. Dobra, a powiedz mi, no bo ja swego czasu też działałem w takiej branży szkoleniowej, co prawda szkoliłem bardziej ze sterowników i tutaj systemu sterowania, wizualizacji sieci. Natomiast swego czasu, dawno, dawno temu, miałem taki epizod, gdzie rzeczywiście pojechałem na szkolenie też do Wrocławia i do też znanej firmy, która produkuje roboty, która charakteryzuje się żółtym kolorem, był to Fanuc. Natomiast było to szkolenie, ja tam chyba 5 dni byłem, bo to była część taka podstawowa, później drugie bardziej rozszerzone. No i też bardzo dobrze to wspominam. A powiedz mi, ja lubię takie pytanie zadawać, czy było coś na tym szkoleniu, co mogło być zrobione lepiej? Czy... Wiesz co, szczerze mówiąc, na pewno mogło być dłuższe. Chętnie spędziłbym kolejny, co najmniej tydzień przy tych maszynach, żeby bardzo dobrze. Najchętniej bym tą maszynę całą rozkręcił, wiesz, filtry, olej ze zwolnic pozrzucał, obejrzał od A do Z i naprawdę, żebym mógł się tym sprzętem dobrze pobawić i dobrze to przetestować. I to był minus, że jednak wolałbym, żeby trwało to dłużej. I oprócz tego Ciężko powiedzieć. Naprawdę mieliśmy fajnego prowadzącego, który można powiedzieć, że tą specjalistyczną wiedzę przekazywał nam w sposób bardzo, no, mówiąc kolokwialnie, łopatologiczny. No. Nie mieliśmy najmniejszych problemów ze zrozumieniem. Ja akurat byłem na pierwszym już moim szkoleniu z robotów przemysłowych i wyszedłem bardzo zadowolony z solidną dawką wiedzy. Osiąganie pozycji home właściwie znam na pamięć. Do tej pory, bo to było no ponad rok temu, tak? To był październik 2020, o ile dobrze pamiętam. No, już kawał czasu. Ale jak pamiętasz, to rzeczywiście dobrą laurkę wystawiłeś tutaj firmie i szkolącemu. No to bardzo dobrze. Mam takie pytanko, słuchaj, czy z tej dokumentacji, bo na pewno jakąś dokumentację dostaliście, czy z tej dokumentacji dzisiaj, jeżeli będziesz w stanie ją przeglądać, czy jesteś w stanie wrócić do tego, co było na szkoleniu i sobie przypomnieć? Bo czasami mam wrażenie, że to jest taka trochę problem naszych polskich szkoleń, nie wiem, czy polskich, może i zagranicznych też, że dają nam jakąś dokumentację, ale z tej dokumentacji po roku, po półtorej roku człowiek już nie wróci. Albo są same obrazki, tak, albo są jakieś schematy i jak sobie człowiek sam nie zanotował, no to już do tego nie wróci. Nie? Wiesz co,
Muszę powiedzieć, że masz rację. To jest częściowy problem. Jest dużo technicznych opisów, skomplikowanego słownictwa. Na szczęście akurat w tej dokumentacji są piktogramy takie same jak na TeachPedancie, co trochę ułatwia sprawę. Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, pewne sprawy mogłyby być trochę łatwiej przekazane, troszeczkę łatwiej to, prościej przekazane na zasadzie kliknij to, zrób to, a pojawi się to. To czyli, ale generalnie i tak oceniasz to szkolenie bardzo dobrze. A pytanko, słuchaj, kto na takie szkolenie powinien się wybrać? Ty oceniając to szkolenie, to jakbyś powiedział, do kogo ono jest przeznaczone? Czy to jest przeznaczone dla osób, które będą obsługiwać, czy osób, które będą programować? Jak byś to widział? Bo tutaj dwa charaktery mogą być, nie? Czy jedni i drugi skorzystają? Takie szkolenie podstawowe, zawierające elementarne rzeczy z obsługi i podstawy programowania robota, wydaje mi się, że są odpowiednie dla każdej osoby, niezależnie czy zajmuje się serwisem, programowaniem, utrzymaniem ruchu, czy nawet jest po prostu studentem. Wydaje mi się, że każda grupa odbiorców to jest taka podstawowa wiedza. Także. Dobrze, słuchaj, Mariuszu, ja myślę, że dowiedziałem się tego, co chciałem się od ciebie dowiedzieć. Mam nadzieję, że dla ciebie, drogi słuchaczu, było to interesujące. Ja trochę się może wytłumaczę, bo pytałem się o te roboty i to szkolenie, bo Mariusz napisał artykuł, który jest dostępny w internecie. Myślę, że go zamieścimy w notatkach do tego odcinka. Można sobie będzie więcej poczytać i zapoznać się z Mariusz, z twoją twórczością. Zapraszam wszystkich. Więc Mariusz też ma profil na LinkedInie, więc myślę, że też go umieścimy. I co, Mariusz? Coś jeszcze chciałbyś dorzucić do tego odcinka? Ja bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie i może nawet chciałbym wystosować mały apel do firm, żeby dawać szansę młodym technikom, młodym absolwentom szkół na pracę, żeby wyjść do tych ludzi, ponieważ powiem z mojej pozycji młodej osoby, ciężko jest się złapać na sam początek. Nie, oczywiście czasy się zmieniają i pracy naprawdę jest cała masa, ale na sam początek, od razu po szkole, ciężko jest się złapać. Bo ty studiujesz w Częstochowie, natomiast nie mieszkasz w Częstochowie. Nie, mieszkam w Częstochowie. Ja mam kolegę, który aktualnie pracuje w Częstochowie, pracuje w grupie Zarment w koksowni Częstochowa. Ja miałem z nim ostatnio taką dyskusję, bo oni potrzebowali nowego, czy jeszcze jedną osobę na pozycji programisty. I wyobraź sobie, że była taka sytuacja, w której jeśli chodzi o te sprawy HR-owe, czyli zbieranie podań i tak dalej, czy CV, czy wstępną selekcję, tym zajmował się po prostu dział HR. I wyobraź sobie, że tam z dwóch czy trzech osób, które zgodziły się przyjść i umówiły na spotkanie, nie przyszła żadna. Ostatnia osoba 15 minut przed spotkaniem napisała czy zadzwoniła, że ona już dostała inną propozycję, także ona już nie jest zainteresowana. Także na tym rynku pracy myślę, że zaczyna dziać się coraz lepiej. I myślę, że gdybyś dzisiaj wchodził na ten rynek, to byłoby chyba dużo łatwiej niż 2 lata temu. A powiedz mi, długo szukałeś pracy? Wiesz co, około 3 tygodni. To krótko. A powiedz mi, na ilu rozmowach byłeś? Trzech. No to powiem ci, że to jest łatwo. Za moich czasów to się jeździło, ja naprawdę długo pracy szukałem pierwszej i to były rozmowy kwalifikacyjne, testy i tak dalej. Także tych rozmów naprawdę dużo było i w pewnym momencie człowiek myślał, że się do niczego nie nadaje, tak? Ale ja też tutaj zachęcam do apelu, żeby dawać
inaczej powiem, to nie do końca chodzi o to, żeby dawać szansę, tak? Ale jeżeli potrzebujesz osobę, która ci już dzisiaj musi szybko naprawiać. Ach, dobra, nie będę w to brnął, bo to naprawdę temat jest tak skomplikowany, bo to może zależeć naprawdę od wielu czynników. Od... Tak, to jest prawda. To też nie jest tak, że ludzie nie chcą zatrudniać techników, że liczy się tylko wykształcenie wyższe, bo tak naprawdę, tak mi się przynajmniej wydaje, że to wszystko zależy od danej osoby, czy ta osoba będzie w stanie się nauczyć nowych rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli jest osoba konkretna, to wydaje mi się, że w wielu dziedzinach może zdziałać duże rzeczy. Tak, tak. Natomiast jak jesteśmy przy poszukiwaniu pracy, to ja bym odsyłał naszego słuchacza, jeżeli poszukuje teraz pracy albo myśli o tym, żeby zmienić pracę, to zachęcam do skorzystania z zaprzyjaźnionego portalu robotaautomatyka.pl. Ja bardzo dobrze znam Piotrka, czyli osobę, która rozpoczęła ten projekt, takie miejsce, gdzie dostępne są same oferty pracy właśnie dla ludzi związanych z automatyką i robotyką, czyli coś konkretnie właśnie dla nas. No tak, nie chcę, żeby to brzmiało jako reklama, po prostu chcę pomóc osobom, które może szukają, może nie wiedzą, że jest takie miejsce w ten sposób. Z Piotkiem miałem jakieś odcinki, nawet ze 3, i też myślę, że niedługo też będzie ponownie moim gościem, bo mam przygotowane takie materiały właśnie odnośnie pracy, czemu ludzie zmieniają pracę i tak dalej. Myślę, że w następnych odcinkach uda się o tym porozmawiać. Mariusz, myślę, że mamy wszystko. Nasza rozmowa, no tak jak zaplanowaliśmy, trwała tyle, ile miała trwać, do godziny, tam od pół do godziny. Także ja Cię bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również bardzo.